Instrument Twoim. Przeżywamy kolejny dzień naszych rekolekcji wielkopostnych. Spróbujmy się w te słowa, które Bóg kieruje do nas, by budując na nich swoje życie, budować życie na solidnym fundamencie skały, którą jest Ewangelia Chrystusa. Panie Jezus nauczył nas modlitwy, która pomaga przyjąć wobec Boga Ojca postawę czci i zaufanie. Dlatego zapraszam nas na ustanie, by wiara była zaufanie. Ojcze, Tobie zawierzam, rób ze mną, co chcesz. W tej mszy świętej polecamy Bożemu Miłosierdziu następującą intencję. Ksiądz Janusz, kolekcjonista, modli się ze świętej pamięci na Nadę Pomocną. Ksiądz Jacek w pewnej intencji, ja Bożemu Miłosierdziu polecam świętej pamięci Helenę Dąbrowską. Uczestników pogrzebu. Na początku uznaj naszą grzeszność i prośbę o Boże miłosierdzie. Panie, który zostałeś posłany, by uzdrowić grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedł je wzywać w sprawie grzeszników i niesprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawić za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Słowo jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. Ale jest to także słowo wiary, które głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Oto słowo Boże. Przez ofiarę zawarli ze mną przymierze.
Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto Słowo Pańskie. Przychodzi z propozycją do człowieka. I tak naprawdę
odpowiedział na to, na ile ja Bogu zaufałem, na ile On zajmuje centralne miejsce w moim życiu. Po to, żeby to zobaczyć, zobrazować trzy obrazy. Trzy wydarzenia z obozów z niepełnosprawnymi osobami, z upośledzeniem umysłowym. Patrzy na krzyż, żegna się i
dziecko. Trzy obrazy. Trzy obrazy. Tak naprawdę bardzo żywej wiary. Może czasami potrzeba by było nam takiej wiary. Mnie na pewno chciałbym mieć taką prostą wiarę. Kiedy ten Jezus jest tak na wyciągnięcie ręki. Co zrobić, aby był bliższy mnie? Co zrobić, aby rzeczywiście był w centrum mojego życia? W jaki sposób to się dokonuje? Jak to się dokonało u nich? Nie wiem. Ale co zrobić, aby to dokonało się w nas? Z podpowiedzią przychodzi dzisiejsze pierwsze czytanie. To czytanie zresztą słyszeliśmy już w niedzielę. Czytanie świętego Pawła do Rzymian, i on w tym czytaniu odpowiada nam. Kiedy rzeczywiście żywa staje się wiara? I mówi tak. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Zobaczmy. Święty Paweł mówi tylko o dwóch rzeczach, tak istotnych. Jeżeli człowiek przeżywa żywą swoją wiarę, to dlatego, że stał się uczestnikiem zbawienia. Czyli czuje swoją wiarę. Czuje nie emocjami, ale głębokością swojego serca. Czyli tylko dwie sprawy. Ustami wyznać, Jezu, jesteś moim Panem. A potem w sercu uwierzyć, że grób Jezusa jest pusty. Że On faktycznie zmartwychwstał. Co to zmienia w życiu? Co zmienia w życiu?